Byłybyśmy bardzo wdzięczne za jakieś komentarze na czacie, czy słychać wszystko i jest OK. Słychać, super. Witam serdecznie na webinarium domowe rodzinne historie w słowach. Nazywam się Ania Sokolnicka i odpowiadam za część techniczną webinarium. Mam nadzieję, że wszystko nam się uda pomimo burzy. Przedstawiam Kasię Sołtan-Młodorzeniec, koordynatorkę programu Domowe Rodzinne Historie o Słowach i Nocy Bibliotek oraz Mariolę Fik, trenerkę narzędzi cyfrowych, bibliotekarkę, edukatorkę, nauczycielkę w szkole podstawowej. Dobrze, to ja oddaję głos Kasi i będziemy się zaraz łączyli z Facebookiem. A właśnie. Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że rozpoczynamy trzecią edycję programu Domowe Rodzinne Historie o Słowach w nietypowych czasach, więc będzie to też nietypowa edycja. W dwóch poprzednich wziął udział ponad 100 bibliotek. Dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty Dodaj do Ulubionych możemy kontynuować w tym roku ten program i mamy nadzieję, że ten webinar, którym ja zajmę Państwu tylko pierwszą krótką część, opowiadając o samej idei programu i pokazując na przykładach, jak wyglądały warsztaty w ubiegłym i jeszcze poprzednim roku, że zainspirujemy Państwa do tego, żeby odważnie też w tych zmienionych warunkach zaproponować czytelnikom takie warsztaty w wersji online. Oczywiście jest to tylko jedna z opcji. Warsztaty programu domowy można w tym roku prowadzić do 15 października. Zakładam, że większość z nich odbędzie się we wrześniu i właśnie w październiku. Natomiast ta wersja online jest przez nas taką jakby nową, dopuszczalną wersją. Oczywiście też zachęcamy do zrobienia tego w formie pikniku na trawie, na dziedzińcu biblioteki, czy po prostu w przestrzeni biblioteki, jeśli warunki i sytuacja epidemiologiczna, zdrowotna na to pozwoli. Natomiast naszym zadaniem dzisiaj, naszym celem jest zachęcenie Państwa do tego i ośmielenie, żebyście przy wsparciu naszej świetnej trenerki, doświadczonej edukatorki z narzędzi cyfrowych, nie bali się i spróbowali przeprowadzić taką właśnie edycję specjalną, w razie czego w wersji online zdanie. Tutaj w międzyczasie już wyświetliłam slajd o idei programu. Z tego, co wiem z Państwa zgłoszeń na webinarium, no to większość z Państwa to są nowe biblioteki, które dotąd nie uczestniczyły w naszym programie, natomiast wielu z Państwa uczestniczyło w Nocy Bibliotek, co mnie bardzo cieszy, bo to jest moje drugie dziecko. Jeśli chodzi o samą ideę, jest to program, który tak naprawdę co roku ma troszeczkę nową odsłonę, nie tylko właśnie jeśli chodzi o samą formę, ale też jeśli chodzi o temat. Dwie dotychczasowe edycje sprawiły, że powstały dwa bardzo rozbudowane scenariusze warsztatów przeznaczone dla rodzin z dziećmi lub dzieci w wieku 2-7, potem jest 8, mniej więcej 12, a w tym roku również mamy scenariusz dla starszych dzieci, można powiedzieć, że młodszej młodzieży, która we współpracy z seniorami przygotowuje taki słownik domowy. O co chodzi w tym programie? O przyjrzenie się swojemu familektowi, rodzinnemu językowi, neologizmom, których używamy w naszych rodzinach, którymi posługujemy się w sposób taki dosyć tajemniczy, gdyż często są one niezrozumiałe dla innych. I też chodzi o sięgnięcie do swojej tradycji i rodzinnej, i takiej językowej, żeby pewne powiedzonka wyjaśnić, na przykład skąd one pochodzą, czy są związane z regionem, z którego pochodzi nasza rodzina, czy właśnie z jakimiś zabawnymi historiami związanymi z dzieciństwem naszym, czy naszego rodzeństwa, gdzie rodzice jakby notowali oryginalne wynalazki językowe i później one przeszły już, trafiły do języka rodzinnego. Efektem tego programu jest po pierwsze zwrócenie uwagi na w ogóle współczesną polszczyznę w takiej wersji właśnie domowej, takiej intymnej, ale też zachęcenie rodzin do utrwalania, notowania, tworzenia takich słowników domowych. I materiały programu, które dla Państwa przygotowaliśmy,
są właśnie taką i inspiracją, i zachętą, ale też no, takim gotowym, bardzo rozbudowanym materiałem. Ja zaraz Państwu pokażę książkę, którą wszystkie biblioteki przyjęte w tym roku do programu od nas otrzymają. Książkę właśnie z mnóstwem ćwiczeń, do wyboru oczywiście, bo ponieważ jest to warsztat, w którym uczestniczą dzieci, więc oczywiście nie o to chodzi, żeby mnożyć te ćwiczenia, tylko bardziej, żeby po prostu zainspirować, tak rozwinąć językowo, a później jakby przejść już do tych indywidualnych wynalazków, indywidualnych neologizmów z danej rodziny. Jeśli chodzi o takie formalne rzeczy, w tym roku do programu możemy przyjąć 50 bibliotek szkolnych, publicznych i innych. One wszystkie będą widoczne, już są widoczne, bo już mamy pierwsze zgłoszenia, na mapie, na stronie programu, takiej interaktywnej mapie. Po kliknięciu na bibliotekę pojawia się zgłoszenie, później efekty, które Państwo dodajecie po warsztacie, czyli tak naprawdę te słowa, zdjęcia, prac powstałych. Warsztaty można przeprowadzić, tak jak mówiłam, do 15 października, także jest jeszcze sporo czasu i do jesieni mamy nadzieję, że zdążycie się Państwo przygotować i skorzystać z wszystkich naszych materiałów, z których część w tej chwili powstaje, bo mamy nadzieję, że wykorzystacie je Państwo już jakby w pełni we wrześniu, a my wykorzystamy już w nich efekty tegorocznych pierwszych warsztatów. Chcę jeszcze wspomnieć o tym, że akcja Noc Bibliotek odbywa się w tym roku też oczywiście w specjalnej edycji, zobaczymy na jaką sytuacja pozwoli, 10 października, także jest taka możliwość, żeby ten warsztat stał się jednym z elementów Nocy Bibliotek, czy atrakcji, czy wstępu, czy przedmowy, jak to nazwałam, do tegorocznej Nocy Bibliotek. Oczywiście nie jest to warunkiem, broń Boże. Idea programu, o czym już mówiłam, tutaj macie to Państwo wpisane, tu też zależy nam bardzo na tym takim porozumieniu międzypokoleniowym, czyli takim wzajemnym zainteresowaniu językiem i starszego pokolenia, i właśnie znowu najmłodszych, żeby to dogadanie się międzypokoleniowe było i wyjątkowo twórcze w wydaniu domowego, ale też zbliżało po prostu ludzi. Nawet jeśli to będzie tylko w wersji telefonicznej albo online, bo takie materiały w tym roku przygotowaliśmy. Teraz mam prośbę do Ani, żeby uruchomiła film z pierwszego warsztatu, który ja już zaraz tutaj włączę sobie dźwięk, z pierwszego warsztatu, który zrobiliśmy w programie. Następna. O, tak. Zachęcam do. Dzisiejsze spotkanie podzielone było na dwie części. Pierwsza część była bardziej statyczna, to w niej znalazły się właśnie te gry słowne, takie wynalazki słowne, czytaliśmy książki, próbowaliśmy sobie przypomnieć te wszystkie słowa, które gdzieś krążą w rodzinie, a do tej pory nie zostały spisane. Kolejna część była już bardziej warsztatowa i samodzielna, polegała właśnie na zilustrowaniu słów. Chyba przy realizacji wszystkich warsztatów trzeba być troszkę, mieć podejście takie elastyczne i tak na bieżąco reagować na właśnie zachowania dzieci, czy wyczuwać taką energię grupy. Myślę, że dzisiaj fajnym rozwiązaniem była zabawa z tymi kartonikowymi słowami, rzecz do przygotowania w każdej bibliotece. Okazało się, bardzo rozbudziły wyobraźnię, nie były zbyt trudne dla rodziców do zinterpretowania, nie były zbyt trudne dla dzieci do zinterpretowania, a przy tym miały jakieś swoje znaczenie, swój sens i między innymi hasło Ponad językarnia, które dzisiaj powstało na warsztacie, zupełnie przez przypadek, ale nabrało jakiegoś nowego znaczenia. Zrobimy sobie taką rozgrzewkę teraz, naszą rozgrzewkę głowy, rozgrzewkę umysłu. Podnieście te papierki, tak żebyście mieli każdą literkę osobno. To będzie wasz słownik domowy. No i co teraz trzeba zrobić? Dam każdemu klej i tutaj zrobić stronę tytułową, zrobić ten napis słownik domowy, tak? Bo to będzie i weźmiecie go sobie dzisiaj do domu. Ale oczywiście z ilustracją, którą niebawem będziemy robić.
tam jest, co to za fotografia, co tam jest za ilustrację. Dobra, no to dobra. Każdy swoją. Trzy, cztery. To jest... Podlewania. Co to jest? Tu nawet odwrócimy. Co każda z was dostała? Każdą piłki ręcznej. Och, czy to jest? Żarły. Tak. To odłóżmy na razie tutaj, no właśnie, Stasiu, na bok. Golf, gra sportowa. Proszę bardzo. To też podpisujemy ten obrazek. Ja chcę na... Dobra, doprowa... A, takie bardzo trudne słowo. Wodę. No właśnie. Brawo. Zobaczcie, gdybyśmy chcieli opisać... Metalowa obręcz z siatką otwartą u dołu, do której zawodnicy wrzucają piłkę. Pomidory. No ale właśnie... Grzeczny czy nie? Nie, jaki to będzie chuligan. Zobaczcie, zrobimy sobie taką maszynę losującą. Siądźcie tutaj koło mnie. Tak, bez można z zamkniętymi, świetnie to zrobiłeś. To słówko, tak? Dobrze. Golf, świetnie. No i uwaga, teraz co tu losujemy? Losujemy, co tu wylosujemy? Ownia. No, zobaczcie, ponad językarnia. Posłuchajcie, jak będzie wyglądał taki chuligator, gdybyśmy mieli zrobić ilustrację do naszego słownika z takim chuligatorem, no to posłuchajcie, co wymyślił pan Michał Rusinek. Jak mam nazwać takie zwierzę, które zwłaszcza na spacerze chuligaństwu się oddaje i okropne ma zwyczaje, straszy dzieci, zjada śmieci. Znaczeniem tego pomidorka mówisz, że chciałbyś pomidorka? Pytają, co to pomidorek? Uszczęśliwieni ludzie zaczęli używać nowego słowa jako czasownika. Kiedy nie wiedzieli, co robić, aciumpowali. Pracownicy, nie wiedząc, co robić, wykrzykiwali: niech to aciumpa. Może one będą też tak niezrozumiałe dla nas, jak ta aciumpa, ale u was w domach będzie to znane. Zobaczcie, kochani, takie słowa, które pojawiają się u was w domach, mogą być najróżniejsze. Jedno jest takie właśnie, jedno tutaj... O właśnie, fafaczka. Lekarstwo, które naprawdę jest prawdziwe. I jeszcze okrzyk A, który wydobyła się, że którego autorem jest chłopiec z porozdrapywanymi ranami. Mama nam czytała włoską książkę, to poprosiłem, żeby przetłumaczyła na polski, tak, żeby się przejęzyczyła na polski. Zobaczcie, żeby książkę mama przejęzyczyła na język polski. Przepraszam. Szkieletoziel. Zielony szkielet. Szkieletoziel. Zrobiłeś taką grę słów. Mógłbyś wymyśleć niejedną historię o takim stworze szkieletozielu. Tutaj, w naszą stronę. Tak. Taksówka. Spójrzcie, jak graficznie to... Która wygląda jak osa. Jak wygląda jak osa. Piotrek chce się zagrzebić. Zobaczcie, jakie ma rekwizyty w rękach. Co to znaczy zagrzebić? Też widzę, że... Uczesać. Zgadza się. Chce uczesać włosy. Grzebienie. Zagrzebić.
tutaj u Klary są 3 ilustracje, a tych stron ten słownik jest dwustronny. Spróbujcie zachęcić swoich czytelników, rodziny, które bywają w bibliotekach, do tego, żeby przyszły do Was ze swoimi słowami. Trafią one do nas, organizatorów programu, i z nich jesienią na finał stworzymy słownik naszego języka domowego. Zostaną one nie tylko w historii Waszych rodzin, ale też w polszczyźnie. Dziękuję Ci, Aniu, bardzo za ten film. Mam nadzieję, że on Państwa zachęcił do organizacji tych warsztatów, chociaż oczywiście były to warsztaty w wersji tradycyjnej, ale mam nadzieję, że pokazały, jaka jest idea programu, o co w tym chodzi, jaki jest dobór słów, jak je wybierać, jak się nimi bawić, jak dzieci na to reagują. Świetnie. Teraz już coś znacznie krótszego, natomiast podsumowującego dotychczasowe edycje programu z różnych bibliotek, więc mam nadzieję, że to też będzie bardzo takie poznawczo dla Państwa ciekawe i dużo krótsze. Coś związane z dźwiękiem. Taki długi materiał. Ciepła kurtka i ciepłe spodnie. To jest taki jakby ślad. Umie dobrze pływać. Ma takie kolorowe coszki. Ma krótki ogon. Co jeździ po całym świecie. Może w użyciu prosiaczka. To jest taki jakby huk. I na billboardach. Jak się na przykład jedzie autem, to można go zobaczyć. I to może człowieka zabić. I dużo waży. Gruby wróbelek. Potem dom się zrobił. Program domowy Rodzinne Historie o Słowach odbywa się już po raz drugi w bibliotekach w całej Polsce. Polega on na warsztatach językowych, słowotwórczych dla dzieci, a właściwie dla dzieci z rodzicami, dla całych rodzin. W tym roku mieliśmy też taką odsłonę bardziej, powiedzmy, młodzieżową, taka młodsza młodzież, ale dzieci powyżej 7-8 roku życia, które na stołach kreatywnych tworzyły, budowały nowe słowa, trochę wykorzystując mechanizm gier komputerowych ulubionych. W programie bierze udział bardzo dużo bibliotek. W ubiegłym roku było to 55 bibliotek, w tym roku jest już prawie 70 kolejnych. Bardzo zachęcamy do tego, żeby korzystać z materiałów programu, które powstały. Jest to słowniczek ze słowami wymyślonymi przez dzieci, przez uczestników warsztatów, ale też materiały edukacyjne po prostu, które są uwolnione, dostępne na stronie. Są to scenariusze zajęć, które można oczywiście przeprowadzić przede wszystkim w bibliotekach, korzystając z polecanych przez nas książek, które rozwijają wyobraźnię językową dzieci. Mamy całą taką półkę z inspiracjami do programu domowy. Wszystko to jest uwolnione, oprócz tego jest książka w wersji elektronicznej i nowa książka w wersji papierowej i elektronicznej, którą można wykorzystać do poprowadzenia takich zajęć, rozszerzenia zakresu tego naszego programu i rozwijania dalej tej słowotwórczej twórczości. Akcja domowy to jest bardzo fajna akcja. Ja jako poetka uważam, że jest znakomita, ponieważ ona ma na celu wynalezienie z naszych domów, z naszych rodzin, z naszego jakiegoś języka wspólnego, ale malutkiego, bo właśnie rodzinnego, zamkniętego, takich słów, których używamy my w rodzinach i nawet nie wiemy, że to są wynalazki językowe czasem. Pokazanie tego innym osobom, zrobienie takiego słownika słów, które wydawałoby się, że wyrosły tylko w jednej rodzinie, w jednym domu i tylko przez chwilę funkcjonują, a tak naprawdę
naprawdę chcemy, żeby one zaistniały dla innych. Okazuje się, że często słowa, które nam się wydaje, że są wynalazkiem naszego dziecka, tak naprawdę istnieją również w innych domach. Dla mnie to jest taka idea związana z poezją również, bo to jest trochę tak, że my jako dzieci jesteśmy bardzo, bardzo wynalazczy. Wynajdujemy słowa i nawet nie wiemy, że coś wymyśliliśmy, czego w języku po prostu nie ma. Nie wiemy tego do momentu, kiedy ktoś dorosły nam nie powie, tak się nie mówi. Nie mówi się na przykład mazion, tylko się mówi majonez. Nie mówi się na ciastko farfoclanka, tylko się mówi faworek albo chruścik. I wtedy dziecko jest zgaszone. No jak to się tak nie mówi? Przecież ta zupa, którą jem, nazywa się chrupnik, a nie krupnik. Więc te słowa czasami zaskakują po prostu swoją logiką, ale też przede wszystkim taką olbrzymią dozą wyobraźni w używaniu ich. No i oczywiście dowcipem, bo to jest jakby coś, co nas najbardziej zauracza i przyciąga, to, że często są po prostu szalenie zabawne i kojarzą nam się też z zabawnymi historiami, które kiedy powstały. To kolekcjonowanie słów to zwykle się odbywa w sposób zupełnie naturalny, no bo nas to zatrzymujemy się na chwilę na tym słowie, tak? Jak powiedziałeś? I część rodziców mówi, ale tak się nie mówi, a inni mówią, ależ pięknie ci się to udało powiedzieć i notują, bo jeśli nie zanotujemy, to umyka to bardzo szybko i też dzieci rzadko wracają do tych swoich określeń, jakby są na tyle spontaniczne w swoim języku, że po prostu jeśli nie zapiszemy, to słowo może umknąć. Mówię tu o takim mechanizmie poprawiania dzieci, według tego, co nam mówi norma, według tego, co nas nauczono w szkole, co mówią słowniki. A idea domowego, rodzinnych historii o słowach jest nakierowana na dzieci, na posłuchanie tego, jak one nazywają świat. I to dla nich często jest pierwsze doświadczenie pewnej rzeczy czy wydarzenia. I my możemy usłyszeć, jak one ten świat bez norm, bez jakichś zakazów, nakazów widzą i słyszą. I to jest też taka idea bliska poezji, bo poeci i poetki to są ludzie, którzy nigdy się nie wyzbyli tego dziecięcego patrzenia na język, a przez to również na rzeczywistość, w której żyjemy. I mają odwagę używania tych słów wymyślonych, nieużywanych, własnych, czyli w takich relacjach codziennych. Zwróćmy uwagę na wynalazczość językową innych ludzi, zwłaszcza dzieci, i odkryjmy w sobie też dziecko, które wynajduje słowa, żeby nazywać świat od nowa, zupełnie po swojemu. Przede wszystkim zapraszamy do tego, żebyście notowali słowa swoich dzieci, bo szybko umykają, jeśli nie zdążymy, zapomnimy, nie przetrwają, a w naturalny sposób chcielibyśmy, żeby trafiały do naszego słownika rodzinnego. Druga rzecz, korzystajcie z materiałów naszego programu, ze scenariuszy zajęć i innych materiałów takich inspirujących też na przykład w domu do zabaw słowotwórczych z dziećmi. Korzystajcie z książek, które polecamy. Odwiedzajcie biblioteki, w których odbywają się takie nietypowe rzeczy jak warsztaty domowe, rodzinne, historie o słowach i czytajcie. Imbecyle. Szyjak. Kombizenon. Lizna. I tam. Kakej. Światek. Uprosiatyć. Celebant. Grubelek. Emelent. Bardzo dziękuję. Prośba o powrót do mojej prezentacji pomału. Ja już nie będę Państwa oczywiście zanudzać i przedłużać, natomiast chciałabym jeszcze powiedzieć o kilku ważnych rzeczach. Przede wszystkim o tym, jakiego rodzaju wsparcia możecie od nas oczekiwać. W tym roku po raz pierwszy wszystkie biblioteki, to znaczy 50 bibliotek, które przyjmiemy do akcji, czyli wszystkie, które znajdą się wśród uczestników, dostaną książkę, taką w formacie A4, gdzie że ją widać, pełną zdjęć, ale przede wszystkim ze słowniczkiem, który można uzupełniać, dopisując swoje słowa. A oprócz tej książki dostaniecie Państwo w przesyłce pocztowej zeszyt aktywnościowy. To jest tegoroczna nowość, którą będziecie mogli Państwo przekazać uczestnikom warsztatu. To będą ćwiczenia takie
sugerujące, jakby w którą stronę warto poszukać, żeby jakoś tak językowo, twórczo ten warsztat odbyć, z wykorzystaniem pomysłów dla młodszych i starszych dzieci i te zeszyty po prostu już zostaną podarowane jakby na stałe uczestnikom warsztatu. Także to będzie takie bezpośrednie wsparcie, które będziecie Państwo mogli przekazać rodzinom. A oprócz tego przygotowujemy grę słowotwórczą z wykorzystaniem ubiegłorocznych efektów programu i mamy nadzieję, że też już pierwszych tegorocznych, która będzie troszeczkę takim podsumowaniem tego, co się wydarzyło w programie, ale też mamy nadzieję, że pokaże też szerzej jakby ideę programu, że wyjdzie ona jakby poza biblioteki i zachęci rodziców po prostu do notowania słów, tworzenia takich słowniczków. Oprócz tego oczywiście do pobrania będą takie materiały ze strony, już nie drukujemy w tym roku plakatu, no z wiadomych względów biblioteki działają w trochę innej póki co formie, natomiast wszystkie te materiały graficzne będą, już częściowo są, a częściowo jeszcze będą do pobrania, żebyście Państwo mogli to wykorzystywać w wersji elektronicznej, podobnie jak te materiały filmowe, które tutaj oglądaliśmy. Oprócz tego program miał już poprzednie edycje, miały webinaria, też takie edukacyjne, pokazujące sposób wykorzystania powstałych materiałów. Książka, którą Państwo dostaniecie w wersji papierowej, jest już do pobrania ze strony, także już możecie Państwo jakby przygotowywać się do poprowadzenia tych warsztatów, korzystać z zawartych w niej materiałów. Tak, tutaj jest mowa o tych scenariuszach, trzech różnych scenariuszach, dwa zdążyły się znaleźć w książce, jeden jest nowy zupełnie, tegoroczny, no właśnie do każdego z tych scenariuszy powstały w tym roku nowe ćwiczenia, jest ich mnóstwo do wyboru, mam nadzieję, że każdy znajdzie coś bliskiego swojemu sercu i wszystkie one w zasadzie nadają się do wykorzystania w wersji online, czego już nas nauczy Mario Lafik, której niedługo oddam głos. Jeszcze nie chciałabym, coś bardzo, bardzo wolno działa. Natomiast jeśli chodzi o bardzo ważne informacje, cenę książki generalnie znajdziecie je Państwo na stronie. W miarę możliwości też postaramy się w każdej z bibliotek wysłać w razie potrzeby wybrane lektury. Nie posiadamy ich dużo, natomiast postaramy się Państwa wesprzeć, także tutaj proszę o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym. Liczymy też na Państwa inspiracje, bo my tutaj mamy bardzo dużo propozycji, natomiast Państwo jako bibliotekarze, nauczyciele, poloniści na pewno macie też dużo inspiracji dla nas, także bardzo prosimy o zaznaczenie tego w zgłoszeniach i w relacjach już później z warsztatów, co polecacie Państwo innym jako taką właśnie inspirację słowotwórczą do takiej pracy warsztatowej. Tutaj mamy przykłady po prostu książek, ja nawet je tutaj pokażę Państwu, bo przyniosłam oczywiście ze sobą, przepraszam, z laboratorium, taka główna książka, czyli Michała Rusinka, Jak przekręcać i przeklinać, Aciumpa, wspaniała, wydawnictwa Dwie Siostry, Basia Wielka, Księga Słów, naszego partnera wydawnictwa Egmont i Joanny Miller, którą Państwo widzieliście w jednym z filmów poetki Joanny Miller, Piraci dobrej roboty, fantastyczna książka, którą Joanna napisała wspólnie ze swoją twórką dzieci. Tak, nie będę już przedłużała, bo dokładnie dochodzi 16, a macie Państwo przed sobą dużą pracę warsztatową, która mam nadzieję w praktyce przeprowadzi Państwa i ośmieli bardzo do poprowadzenia warsztatów domowych właśnie w takiej wersji zdalnej w razie czego. I za chwilę będę oddawała głos Marioli Fik, trenerce narzędzi cyfrowych, bibliotekarce, która myślę, że zarówno doskonale rozumie ideę jakby naszego programu, która jest taka bardzo, znaczy wymaga otwartej głowy i takiej kreatywności, ale potem jest w praktyce już
okazuje się bardzo wdzięczna i taka nośna do tego stopnia, że w niektórych bibliotekach, które brały udział w dwóch poprzednich edycjach programu, te warsztaty zaczęły się odbywać cyklicznie, to znaczy rodziny biorące udział w domowym poprosiło o taki cykl spotkań, żeby na stałe jakby wspólnie rozbudowywać te słowniczki i wymieniać się inspiracjami, więc nas to zachwyciło, że program jakby zaczął troszeczkę żyć swoim życiem. Ja już Państwu bardzo dziękuję. Liczę na to, że weźmiecie Państwo udział w programie. Zachęcam do zgłoszeń na stronie domowy.org.pl. Tam jest na górze taki klawisz zgłoś bibliotekę. Zachęcam do zgłoszeń. Czasu jest sporo, bo właśnie tak jak powiedziałam, do 15 października, później do 30 października czekamy na Państwa relacje. I mam nadzieję, do zobaczenia. Jesteśmy w kontakcie. I przekazuję głos Marioli. Dzięki serdecznie. Dzień dobry. Słuchajcie, ja sobie dodam tutaj tylko prezentację swoją. O, jest. Jeszcze raz dzień dobry. Napiszcie proszę na czacie, czy mnie widać i słychać, bo u mnie dzisiaj troszeczkę kłopotów z internetem. I wiecie, jak to czasem bywa. Nie słychać, nie widać. 7 osób pisze, więc podejrzewam. Lekko trzeszczy. Dobra. Z szumem. To teraz, czy mnie lepiej widać? Widać na pewno, ale czy słychać? Trochę trzeszczy. Ale u nas burza. Delikatne zakłócenia. Słuchajcie, to nie wiem, czy to u mnie. Widać bardzo dobrze. Pytanie, wiecie, widać to jedno, słychać czy dobrze. Mam nadzieję, że zakłócenia miną. Cały czas trzeszczy, czekajcie. Może zróbmy inaczej. Wiecie, jak to jest. Przed momentem było super. Mariola, spróbujmy, że wyłączysz wizję, a zostanie głos. Dobrze, to Mariola ma problemy, jak widać, z internetem, ale mamy nadzieję, że za chwileczkę się połączy. O właśnie, i że będzie lepiej. Prosimy zatem o cierpliwość. Chwileczkę. Okej, jestem. I... I już.
Ja jestem, tylko czy mnie słychać? Dużo lepiej. To ja już się wyłączam. Wiecie co, o, to może jakieś, słuchajcie, chwilowe problemy. U nas bardzo brzydko jest, więc mam nadzieję, że teraz będzie znacznie, znacznie lepiej. W razie jakichś, słuchajcie, kłopotów, piszcie na czacie. Jest lepiej. Pytanie, czy trzeszczy? Okej, okay, parę osób. Dużo lepiej. Nie trzeszczy, super, słuchajcie. U kogoś trzeszczy. Mam nadzieję, że damy radę. Tak jak Kasia napisała i powiedziała, nazywam się Mariola Fik. Z wykształcenia jestem bibliotekarką i przez 6 lat pracowałam w Oświęcimskiej Galerii Książki. Teraz prowadzę warsztaty takie kreatywne, majsterkowe, programowanie dla dzieci i młodzieży. Pracuję też w szkole podstawowej, uczę tam informatyki i mam parę godzin w szkole, w szkolnej bibliotece, więc temat bibliotek jest mi, słuchajcie, bardzo, bardzo bliski. Napiszcie na czacie, skąd jesteście. Ja mieszkam w Oświęcimiu, tutaj też pracowałam w Oświęcimskiej Galerii Książki, do której zapraszam, jak będziecie tylko na południu. O, Borek Strzeliński, Muranowa Goślina, Turek, Gdynia, Siedlce, Obrzydko, Złotów. Słuchajcie, to będzie chyba Głogów. Cała Polska, Murowana Goślina, nie mam pojęcia, słuchajcie, gdzie to jest, to też może być super warsztat taki geograficzny. Oborniki są z nami. W sumie jest nas, słuchajcie, około 50 osób. Mam nadzieję, że tym warsztatem, bo tak naprawdę mam nadzieję, Połomia koło Wodzisławia Śląskiego, wiem, gdzie to jest, słuchajcie. Poprowadziłam warsztaty kiedyś w Wodzisławiu Śląskim i przejeżdżałam przez to miasteczko. Groblice, super. Mam nadzieję, że teraz już mnie troszeczkę lepiej słychać. Wybaczcie problemy techniczne, ale one czasem się zdarzają. Gdańsk jest z nami, super. Mam nadzieję, że u Was pogoda troszeczkę lepsza niż u mnie. Dzisiaj porozmawiamy sobie i troszeczkę popracujemy warsztatowo wokół właśnie słów, tworzenia słów, które Wam towarzyszą, które najbardziej lubicie, ale te, które Wy sobie też sami w tych rodzinach wymyśliliście, bądź na które właśnie zwróciliście uwagę na przykład wśród swoich dzieci, siostrzeńców, bratanków, czy odwiedzających młodszych osób, odwiedzających biblioteki, wasze biblioteki. Nie będę Wam dzisiaj opowiadała, w jaki sposób się połączyć ze swoimi przyszłymi uczestnikami, bo tych narzędzi komunikacyjnych, słuchajcie, jest całe mnóstwo. To jest Google Meet, Skype, Teams, Zoom, Click Meeting. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale zacina się często. Nie wiem dlaczego, słuchajcie. Czy u kogoś jeszcze się zacina? Damy radę. To nie wróży, wiecie, że jest. U kogoś nie zacina. To może też, słuchajcie, jest też taka jakość internetu własna. Okej, okay, dzięki Gosia i Kasia, że i Dorota, że napisałyście, że u Was nie zacina. Nie będę opowiadała o tych narzędziach, bo wiem i wierzę, że każdy z Was, każda instytucja wybierze sobie jak najlepsze narzędzia do komunikacji, do łączeń, do prowadzenia warsztatów zdalnie, czy to wiecie, wykorzystując Facebooka, którego macie. Ja Wam wyślę, znaczy raczej Kasia albo Ania wyślą Wam razem z certyfikatem, zaświadczeniem, taką bazę linków, którą dla Was przygotowałam i tam też jest parę informacji o narzędziach takich komunikacyjnych. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy
dobranie to narzędzie, to jedno, ale podczas korzystania z tego narzędzia wyzwolili w naszej drugiej, wśród naszej uczestników po drugiej stronie ekranu pewną aktywność. Bo wiecie, najfajniejsze jest to na warsztatach, że widzimy efekty pracy, widzimy tą radość, jeżeli coś powstaje, tak jak filmiki, które Kasia puszczała, jak dzieci pracowały, opowiadały. Chcielibyśmy to wszystko przenieść tak naprawdę, gdy korzystamy z jakichś narzędzi komunikacyjnych, mimo że się, wiecie, nie widzimy, ale chcielibyśmy stworzyć taką grupę, która, wiecie, aktywnie pracuje, wspiera się, mimo że, wiecie, wszyscy jesteśmy w swoich domach, to trochę tak jak teraz, na czacie mi piszecie, u mnie trzeszczy, u mnie nie trzeszczy, u mnie wszystko okej, okay. Ktoś jest z odborników, tak? My się nie widzimy, ale jest jakaś taka nić relacji, która się między nami wiąże. I dzisiaj porozmawiamy, pokażę Wam parę narzędzi. Uważam, że takich fajnych, które mogą Wam w atrakcyjny sposób poprowadzić warsztaty właśnie w formie zdalnej, ale też, co ważne, możecie te narzędzia wykorzystać przecież, jak już wiecie, dzieciaki, młodzież do bibliotek i z tych narzędzi też śmiało możecie wtedy korzystać. To, co najważniejsze, to jest to, że my o coś, słuchajcie, pytamy i chcemy odpowiedzi. Jeżeli jesteśmy w jednym pomieszczeniu, jest to niezwykle, ponieważ zgłaszają się, wiecie, poszczególne osoby, ktoś tam coś opowie, jeżeli nikt się nie zgłasza, to wyznaczamy bądź czekamy cierpliwie, aż znajdzie się, wiecie, pierwsza osoba gotowa na jakąś odpowiedź. Chciałabym, słuchajcie, dzisiaj pokazać Wam jedno z moich ulubionych narzędzi do zbierania takiej informacji zwrotnej, odpowiedzi, którą też wykorzystuję w takim, wiecie, trybie stacjonarnym. Niech prowadzę warsztaty z młodzieżą zwłaszcza. Jest to narzędzie, które się nazywa Mentimeter. Czy kojarzycie takie narzędzie, czy kiedyś z niego korzystaliście? Napiszcie na czacie. Tak, korzystaliście. Część korzystała. Okej, Dorota. To czasem, słuchajcie, tak jest. Część korzystała, część nie korzystała. Mentimeter to jest narzędzie darmowe, które służy do robienia quizów, ale też do zbierania, wiecie, wypowiedzi. I ja Wam chciałam zadać takie, słuchajcie, wyzwanie, bo mamy, chciałam Was prosić, ja Wam tutaj udostępnię link na czacie i chciałabym Was prosić o... Już tu Wam znam, ale nigdy nie używałam. Na czacie wrzuciłam Wam link. Jak klikniecie sobie w ten link, zobaczycie trzy pola. Powinniście zobaczyć trzy pola. I chciałam Was prosić, to jest właśnie strona, słuchajcie, zrzut ekranu zrobiony ze strony, która służy do logowania na Mentimeter, bo żeby korzystać ze strony, trzeba się zalogować, założyć do darmowe konto. Darmowe konto jest, wiecie, ograniczone, ale tak naprawdę na warsztaty jak najbardziej wersja darmowa wystarcza, ma duże, duże możliwości. Jest bardzo atrakcyjna wizualnie. Na stronę, jeżeli chodzi o użytkowników, jak już chcemy przedstawić komuś jakiś quiz,
i tak dalej, to może wejść, słuchajcie, korzystając ze strony przez adres menti.com i korzystając z kodu, który jest generowany dla każdego, słuchajcie, quizu. Naszym kodem jest 56-34-80, czyli macie, słuchajcie, dwie drogi. Albo wchodzicie w ten link, który ja Wam udostępniłam, menti.com/bushsf i tak dalej, i tak dalej. Albo wchodzimy przez menti.com i wpisujecie, słuchajcie, kod 56-34-80. W tym zadaniu chciałabym Was, słuchajcie, poprosić o to, by ze słów słownik domowy rozdzielić to na pojedyncze literki i wypisać trzy słowa, które mogą powstać z tych literek, czyli sy, ły, o, w, n i k, d, o, m, o, w, y. Słuchajcie, czy jesteście w stanie wybudować jakieś słówka? O, pojawiają się, ja Wam zaraz udostępnię, staram się, słuchajcie, udostępnić ekran, ale nie wiem, czy to się, ja już powstaje, ja Wam może będę mówić. Słowo, Monika, przegrany, dosłownik, dom, łowy, widok, spektakl, nik, wodnik, sylwester, widok, co tu jeszcze, modnik, łowy, dosłowny, słowik i dom, słuchajcie, jest wynik, Monika, kino, łowik, kłos, co tu jeszcze powstaje, nowy, co tu jeszcze, słonik, doki, ja może, słuchajcie, nie będę nawet ryzykować ze względu na internet, włosy powstają, jabłuszko, wino, kłos, wynikło, nos, całkiem sporo, słuchajcie, słów. To, co jest ważne, od razu widać liczby uczestników. Teraz bawi się z nami, słuchajcie, 27 osób. Ja jeszcze może poczekam na chwilę. Okej, ale słuchajcie, ja Wam tu nie będę, słuchajcie, bawić się w udostępnianie, bo boję się, że słuchajcie, o, zobaczcie, powstałem, zrobiłam zdjęcie, wiecie, powstała nam taka, słuchajcie, chmura słów, chmura tagów, to też, wiecie, jest taką atrakcyjną formą, jest fajne, bo jest kolorowe, te większe słowa to są słowa, które najczęściej się pojawiają, wiecie, z odpowiedzi i to też, wiecie, możesz zrobić zrzut ekranu, opublikować, nie wiem, na stronie, na Facebooku, jakie, wiecie, słowa wygenerowała grupa. Jest estetyczne to, co jest ważne i bardzo proste w obsłudze. Zobaczcie, ja Wam niewiele, owszem, część osób znało to narzędzie, ale ja Wam nie udostępniałam instrukcji, nie udostępniałam ekranu, a potrafiliście sobie z tym doskonale, wiecie, poradzić, bo narzędzie jest niesamowicie intuicyjne i powstało całkiem, zobaczę, czy tam coś jeszcze nowego się utworzyło. Nie, ale najpopularniejszym słowem jest słowik, słowo, dom, dosłowny i wynik. To są raz, dwa, trzy, pięć najbardziej popularnych słów i można się w tym, wiecie, bawić, jakie słowa, jakie skojarzenia tutaj mogą przychodzić. Mogą to też być właśnie wyrazy, które, wiecie, są dla Was znane i lubiane, a dla pozostałych uczestników nie bardzo. To, co jest ważne, można sobie, wiecie, pobrać te rezultaty. I jak utworzymy raz takie zadanie, można za każdym razem, jak
pracujemy z kilkoma grupami, można za każdym razem czyścić, wiecie, wyniki, czyścić tablicę i wielokrotnie używać. To, co jest ważne, ten kod, on nie będzie zawsze taki sam. Więc jak wykorzystujemy prezentację, to warto zwracać uwagę, że ten kod zazwyczaj zmienia się co 2 dni. Link jest zawsze taki sam, ale kody się zmieniają i na to też warto, słuchajcie, zwracać uwagę. Zobaczcie, pierwsze narzędzie bardzo intuicyjne. Jak już jesteśmy, wiecie, dzisiaj bawimy się słowami i jak bym Was teraz chciała zapytać, ale nie piszcie mi jeszcze na czacie, o Wasze absolutnie ulubione słowo. To jakie słowo przychodzi Wam do głowy? Na razie pomyślcie, nie piszcie, broń Boże, na czacie, bo to Mentimeter nie jest jedynym narzędziem do zbierania, wiecie, jakichś haseł, słów, odpowiedzi. Tak jak wspomniałam, Mentimeter wymaga logowania, ale jest narzędzie AnswerGarden. O, tutaj Wam zrobię zrzut. Nie wiem, czy to narzędzie kojarzycie. To jest narzędzie, które absolutnie nie wymaga logowania, co jest dużym plusem. Tworzy się tak jakby pokój i tablicę na bieżąco wtedy, kiedy potrzebujemy. Aneta pisze coś, zaraz tutaj, o, nie znałam. I teraz słuchajcie, jak Was poprosiłam o te Wasze absolutnie ulubione słowo, wiecie, takie pierwsza myśl. Ja Wam zaraz wrzucę link do tej tablicy. Mentimeter, słuchajcie, sobie już zamknę. AnswerGarden otworzę. I wrzucam Wam, słuchajcie, na czat link. Ten link jest też automatycznie generowany. Wiecie, skopiuje się z paska adresu i można, wiecie, podpiąć jakiś QR kod, zależy, co tam potrzebujemy, ale link na takich spotkaniach online'owych bardzo się przydaje, bo po prostu wrzucamy to na czat, klikamy i jest. AnswerGarden, jak sobie otworzycie, to będzie Was prosił. Zobaczycie stronę, o, ulubione słowa i trzeba sobie wpisać w tym białym polu i z jednym z Waszych ulubionych słów to szczeniaczek, książka, o losie, sen, kamyk, mama, pikuś, moc, dobrostan i jakieś super słowo. Postaram się, słuchajcie, przeczytać. Prestidigitator. Rzeczywiście może to być, słuchajcie, ulubione słowo, ale jak będziecie sobie odświeżać stronę, to też jest ważne, żeby to robić, to zobaczycie kolejne słowa i to, co też miało Mentimeter, te najbardziej popularne, najczęściej, wiecie, pojawiające, one tak jakby rosną, wiecie, są większe. I kolejnym ulubionym słowem dla 2 osób jest, słuchajcie, czekolada, słońce, co tu jeszcze, figlarny, wakacje, pomidor, zdalna nauka, słuchajcie, jest dla kogoś ulubionym słowem, życie, szczęście. Zaraz Wam tutaj, Wy to akurat widzicie na bieżąco, jak sobie odświeżacie, więc nawet nie wrzucam Wam, nie pokazuję Wam, nie muszę robić zdjęcia w telefonie. Mama, kwiaty, nowy, typografia, urlop, szczenia kawa, kruszynka, dom, moc, kamyk,
Interesuje mnie to, wiecie, to słowo prestidigitator, jakby ktoś, kto dla niego jest ulubionym słowem, słuchajcie, jakby go rozszyfrował, byłoby super. I to też jest, zobaczcie, bardzo proste narzędzie, iluzjonista. O, nie wiedziałam. To jest też bardzo proste narzędzie do zbierania, wiecie, do zbierania takiej, do tworzenia też takiej trochę mapy myśli, burzy mózgów, także bardzo, bardzo też szybkie. Nie wymaga, wiecie, jakiejś logowania ani ze strony nas jako prowadzących. To jest na pewno duża zaleta takich narzędzi, które postaliśmy to Mentimeter, ale pamiętajcie, że trzeba się zalogować, by z niego korzystać. I Answer Garden jest darmowy i bez logowania, także nie ma tutaj, wiecie, żadnych ograniczeń. Także te narzędzia bardzo polecam, bardzo często z nich korzystam, ale to, z czego warto też korzystać, to z czatu, który towarzyszy większości narzędzi komunikacyjnych, bo to, że się, wiecie, widzimy, to jedno, ale zawsze jest ten czat do takiej, wiecie, bieżącego kontaktu, bądź już w ogóle takie, że widzimy się tam, nie wiem, w dziesiątkę, w dwunastkę, wszyscy uczestnicy, tak jak to ma na przykład miejsce na Zoomie, że wszyscy się możemy słuchać, wiecie, zobaczyć. W Kliku jest tak, że prezenter tak jakby widzi siebie, wy widzicie mnie i to, co się dzieje na czacie. Ja bym bardzo chętnie was wszystkich, słuchajcie, zobaczyła. Wtedy też mielibyśmy okazję troszeczkę dłużej na pewno porozmawiać i pobawić się. I teraz wykorzystamy czat do zbierania, słuchajcie, skojarzeń. Z filmiku wiem, że to słowo, słuchajcie, się pojawiło. Nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę. Zabawimy się w skojarzenia. I zaraz wyświetlę wam pewien wyraz. Wyraz, który jest w ogóle w tym słowniku, w tej publikacji, o której Kasia opowiadała. Pojawiło się ten wyraz razem z ilustracją w filmiku. I ten wyraz to mniamniosz. I teraz chciałabym was na czacie zapytać, jakie macie skojarzenia z tym wyrazem? Co to w ogóle może być ten mniamniosz? Smakosz, lody, coś dobrego, coś pysznego, pyszne ciasto do jedzenia, coś pysznego, talerz zupy, jakiś przysmak. Słuchajcie, lubiąc jedzenie, wielbiciel słodyczy, zajadanie, amator słodyczy, cudownie. Trafiliście. Dla mnie, jak przyglądałam ten słownik, to było, wiecie, takie ojejku, takie fajne po prostu słowo, zwróciłam na nie od razu uwagę i właśnie mniamniosz to jest jakiś przysmak. Jakiś przysmak. Można to rozwinąć oczywiście, jakiś ktoś, kto lubi jedzenie, jakiś łakomczuk. Podoba mi się stwierdzenie amator słodyczy. Słuchajcie, chyba mogę też o sobie powiedzieć, że jest słodyczy, chociaż określenie, że jestem mniamnioszką, też brzmi całkiem, słuchajcie, zacnie. Dokładnie. Osoba, która lubi głośne smakowanie przy smaku, słuchajcie. Ktoś, kto delektuje się jedzeniem. Tak, macie rację. I teraz chciałabym was zaprosić do wspólnego rysowania. Chciałabym was zaprosić do wspólnego rysowania waszego przysmaku, czegoś, co lubicie najbardziej. A stworzymy sobie, słuchajcie, wspólną pracę. Wykorzystamy do tego taką wirtualną tablicę, na której każdy z nas będzie mógł narysować
coś, co jest dla nas przysmakiem. Tablica łasuch. Dobrze, Katarzyna, dokładnie. Zaraz Wam tablica. Tablica nazywa się Outboard. Jest darmowa, to jest jej też duża zaleta. Nie wymaga logowania. Ja Wam tutaj, słuchajcie, już rzucam link na czat. Już Wam tutaj kopiuję. I teraz już Wam... Aneta pisze, według mojej córki słodkie to słodycze, a słone przed... Słonycze, cudownie, słuchajcie. Słonycze, strasznie mi się podoba. To może, przecież wszystkie mogą być jakieś słonycze, to jest też, przecież jest logiczne, słuchajcie. Absolutnie, Kasia, zgadzam się, że to musi być w nowej wersji słownika. Wrzuciłam Wam link do tablicy auap.com. Link jest mało atrakcyjny, ale wystarczy, słuchajcie, kliknąć i powinna wyświetlić Wam się biała kartka. Ja sobie ją już też tutaj odpalę. Dajcie znać, czy ten link działa, czy wyświetla Wam się właśnie taka biała kartka, jaką widzicie tutaj u mnie na prezentacji. Chyba, że już wszyscy jesteście tam. I teraz nikt mi nie napisze na czacie. Już smarujemy. Okej, to pamiętajcie, wysmarujcie coś, co jest dla Was przysmakiem. Może to być jakaś słonycz bądź słodycz. Pamiętajcie, przysmaki możemy mieć różne. Ja dam Wam chwilę tutaj na taką pracę. O, dzięki. Dobra, tutaj chyba jest kawałek pizzy. Ja Wam tutaj nie wiem, czy ten link działa. O, dzięki Dorota za wrzucenie nowego linku. O, dobra, to zobaczcie, że po lewej stronie macie takie narzędzia jak w Paincie. Możecie zmieniać kolory, gumować, dodawać jakiś tekst. Zobaczymy, jakie mniamniosze, słuchajcie, się tutaj pojawią. Na kolor czeka, okej. Tutaj, o. Zaraz tutaj zobaczymy, co tu powstaje. Gałki lodów, nawet jest, słuchajcie, gałka czarna. Tutaj chyba jakaś babeczka albo taki deser z wisienką na końcu. Tutaj chyba jakieś czereśnie są. Jabłko. Tort ze świeczkami. Chyba czereśnia, bo teraz jakiś sezon, słuchajcie, na czereśnie. Czekoladowa babeczka to chyba jest. Co tam jeszcze powstanie?
pudrowy, o, ktoś już, słuchajcie, wrzucił herbatniczki. Pudrowy, słodki zegarek, pamiętam takie z jakichś tutaj lokalnych imprez typu. I czasem też takie zegarki były w sklepach przy ladach i też byłam ich zwolenniczką. Frytki. Słuchajcie, co jeszcze powstaje? To żółte to może... teraz ktoś tutaj... Kawałki pizzy to są, nie wiem, zapiekanka może jakaś powstaje. Kawa. Lody pojawiają się dwa razy, więc wierzę, że to jest, słuchajcie, jakiś przysmak. Czereśnie, albo też wiśnie, to zależy. Ja jestem z tych, wiecie, czereśniowych. Deserek z wisienką. O, chociaż powiem wam, jak ja bym tutaj miała coś narysować, to byłby to gop. Ale absolutnie z frużeliną wiśniową. To jest, wiecie, jedyna rzecz. Gofry tylko w takiej formie. Zielona sałata, kawa się tu pojawia. Nie wiem, ten duży, taka szklanka, to chyba przypomina mi to troszkę jakiś drink na przykład. Winogrona, banan. Kawa to zawsze. Tak, drink z palemką, to już się wszystko zgadza, to na pewno nie jest jakaś kawa smakowa. Zobaczę, czy ja wam tu, jak sobie, czy możemy zobaczyć gdzieś te prace. Można wypełnić kolorem, słuchajcie. Macie po... Nie udostępniam wam ekranu, bo myślę, że mój internet tego nie wytrzyma, ale po lewej stronie, jak widzicie taką paletę barw, to można rysować w określonym kolorze. Można sobie, słuchajcie, też jakiś marker i stopień wypełnienia ustawić. Jest też kształty można, jakieś teksty typu jakiś tekst, czyli jakieś tam słowa, bądź karteczki post-ity przyklejać, co też może być fajne. Co tu jeszcze? Coś powstaje żółtego z trzema czerwonymi kulkami i na tych czerwonych kulkach jest o, herbatka jest, pojawiają się. To czasem, wiecie, podpis wiele wyjaśnia. I zaraz pewno zobaczymy, co to jest. To też może być, słuchajcie, jakaś zagadka. Magda, a zobaczyć gdzieś te prace? O jakie prace? Bo teraz jak jesteś na tablicy, jak klikniesz sobie w ten link, który udostępniła Dorota, to zobaczysz wszystkie, wiesz, wszystkie nasze tutaj cuda, jakie powstaną. Ja, słuchajcie, zrobię zdjęcie po to, żeby Magdzie pokazać, a boję się udostępniać ekran, bo wiecie, czasem jest tak, że o, taka tablica. O, mamy to. Zielona sałata rządzi. Tak, no wiecie, miam niosze, to są różne tutaj uroki i może to być dla kogoś zielona sałata. Ja bym, jak miałabym coś narysować, to był to właśnie byłby to gofr z frużeliną wiśniową albo beza, słuchajcie. To są takie dwie moje słabości, jeżeli chodzi o jakieś pyszności. A jeżeli chodzi o słonycze, to nie wiem, co bym miała, coś słonego, jakieś coś wytrawne mogłabym tu potraktować. O, super, Magda, tak, wystarczy kliknąć jeszcze jeden raz w ten link, który i odświeży się i będziesz na bieżąco widziała, co tam powstaje. Dzięki, Dorota, za wrzucanie
za wrzucenie linku. Ok, zobaczę teraz, co tam jeszcze powstało. Czereśnie, słuchajcie, to w moim klimacie. Pomarańcza. Tu może by była jakaś rurka z lody, może to będzie rożek, słuchajcie. Tu jakaś małpka powstaje. Truskawki, no oczywiście. Jabłko. O, wrzucił ktoś deser lodowy z jakimiś, nie wiem, czy to deser, czy może jakiś tiramisu. Truskawki to tak bardzo w sezonie, tak jak czereśnie. Ja teraz też, słuchajcie, dzisiaj upiekłam tartę właśnie z czereśniami, taką rustykalną pierwszy raz, więc mam nadzieję, że mi wyszła, bo prawie wyjęłam z piekarnika przed naszym spotkaniem. Maliny, hamburgery, słuchajcie, powstaje całkiem fajne jakaś wielką górę ktoś tu narysował i wszystko jest pod tą górą. Maliny, to kolorowe to wygląda, wiecie, jak jakiś burger. Okej. To jest jakaś góra dokładnie i jakieś drzewa powstają. Góra słodkości. Tak, dokładnie. I pod tą górę chyba jakieś lody w wafelku kroczą. No i powstał, słuchajcie, tort wielowarstwowy. Powstał, muszę zrobić, słuchajcie, zrobię zrzut ekranu. To wam absolutnie wyślę. Wyślę. Wyślę razem z linkami. Można też, słuchajcie, wygenerować sobie PDF-a z tego, co zostało stworzone. Ja wygenerowałam takiego PDF-a, to dołączę, słuchajcie, razem z linkami do waszego maila. Wiem, że tu powstaje coś jeszcze. O, domowy. O, ktoś napisał nawet w kolorach. Super. Słuchajcie, zobaczcie też. Możemy, tak, każdy może samodzielnie też sobie pobrać taką tablicę. Też przy tworzeniu takiej tablicy nie trzeba się logować. To też jest ważne. I wystarczy zaprosić, invite, i tam jest możliwość skopiowania linku i wysłania po prostu osobom, z którymi chcecie taką tablicę współdzielić. U mnie świetnie się to sprawdza też na zajęciach, jakie prowadzę z dzieciakami, kiedy podczas lekcji po prostu też korzystamy z tej tablicy. Jest niezwykle intuicyjna dla dzieci w każdym wieku, co też jest ważne. I też pozwala właśnie na takie kreatywne, i ta kartka jest taka całkiem spora, więc mogą powstać całkiem spore prace. Chciałabym was zapytać, jak wam się w ogóle podobała taka wirtualna tablica? Jak wam się podobało też wspólne rysowanie? I też moje pytanie jest takie, czy dostrzegacie jakieś zagrożenia, takie, wiecie, jakieś kłopoty podczas pracy nad tą tablicą. Oliwia pisze, że świetna, Aga, że super, fajna zabawa, interakcja. Oliwii, fajnie, że się w ogóle przyda to narzędzie, naprawdę bardzo, bardzo polecam. Ale czy są, słuchajcie, dostrzegacie jakieś tutaj kłopoty przy korzystaniu z tego narzędzia?
Można zamazać dokładnie rysunek innych użytkowników. To jest tak naprawdę jeden z poważniejszych kłopotów, ale warto też na to zwrócić na początku uwagę, jak się pracuje z dzieciakami, że to jest praca nasza wspólna i żebyśmy nie zamazywali, nie niszczyli pracy kolegi, koleżanki, tak by każdy miał jakiś element na tej kartce, taki swój niezniszczony. Ale tak, nie będą chcieli wrócić do prezentacji. Tak, to tutaj Sabina, absolutnie się z tobą zgadzam i będą sobie mazać, ale tak naprawdę uważam, że jeżeli pokażemy jakieś super narzędzie i ktoś go chce, wiecie, eksplorować tak dłużej, to dlaczego nie? To znaczy, że podzieliliśmy się super narzędziem i to też jest dla nas taka wartość, informacja zwrotna, że ojejku, pokazałam super narzędzie, z którego dzieciaki nie potrafią wyjść i można na tym narzędziu, wiecie, ciągnąć dalszą część warsztatu, bo przecież tam można karteczki czy tekst wpisywać, więc równie dobrze te chmury, zbieranie informacji można zrobić, wiecie, wszystko w jednym narzędziu. Można coś komuś dorysować, dokładnie. I czasem, jeżeli dołączamy do tablicy, to tam proszą o podanie imienia, ale to nie jest obowiązkowe, więc większość jest anonimusem. Jesteśmy anonimowi, więc czasem owszem mogą powstać jakieś prace, ale to raczej jest takie bardzo, bardzo naturalne. Choć ja jak prowadzę warsztaty z dzieciakami i zajęcia też w szkole, to nie zdarzyło mi się po prostu jakiś, wiecie, nie zdarzyło mi się jakieś tam różne nietaktowne obrazki. Choć kiedyś odnośnie tego, że Sabina napisała, że ktoś nie chce wrócić do zajęć w prezentacji dalej, to Filip w jednej z klasy, tak jakby kończymy korzystać z narzędzia, ale ta tablica nadal sobie tam jest. Ja prowadzimy zajęcia nadal. I Filip na Teamsach w końcu się odzywa, słuchajcie, wróćmy wszyscy do tablicy, bo ja sobie coś wam tam narysowałem. I rzeczywiście on, jak ja tam i razem prowadziliśmy lekcje, skutowaliśmy i tak dalej, to on, wiecie, nadal został w tym narzędziu i dorysowywał, rozbudowywał ilustrację związaną z internetem i z siecią, więc to się zdarza, ale i powstała rzeczywiście fajna, bardziej rozbudowana praca dzięki temu, że Filip został tam dłużej. O, zobaczę sobie, słuchajcie, małpkę. Tak, powstała. Tak, ale czekajcie, jeszcze jakaś taka linia tutaj. Aha, pod linią się już, słuchajcie, nic nie kryje. Myślałam, że jakaś kreska. O, bezę, dokładnie. Ktoś dopisał moją bezę ukochaną z kremem, mascarpone i ze świeżymi owocami. Bardzo. Uwielbiam, bo dla kogoś mniam-mioszem jest też książka, słuchajcie. Więc tych naszych przyjemności jest całkiem sporo. Cieszę się, że wam się narzędzie spodobało. Z pewnością takich tablic jest znacznie więcej. Ja korzystam po prostu z tej, bo uważam ją za prostą, intuicyjną, atrakcyjną i mającą te funkcje, które mnie interesują pod kątem prowadzenia warsztatów. I jeżeli chodzi o nasze warsztaty domowe, rodzinne, historii o słowach, to Kasia wspominała, że tam powstaje podczas zajęć, celem warsztatu jest powstanie słownika. Mam nadzieję, że mnie słychać, słuchajcie, bo wasza cisza na czacie też jest czasem niepokojąca. Tak, są takie, tak, jak najbardziej. Słychać, super, bo już się wystraszyłam, słuchajcie, że ja sobie tutaj gadam, a mnie nie słychać. Tak, Ania, masz rację, są takie do mazania dla każdego, to prawda. Zaraz wam pokażę też jedną z takich tablic, z których ja też czasem korzystam. Nic złego się nie dzieje z jakością. Cudownie, Dorota,
oby tak dalej. Bardzo się cieszę. Jako, że Kasia wspomniała, że efektem pracy, czy to stacjonarnej z dziećmi, z warsztaty międzypokoleniowe, rodzinne, efektem jest powstanie słownika. Słownika wyrazów, które nam towarzyszą w życiu rodzinnym, które czasem mogą nam się wydawać bardzo wyjątkowe i obecne tylko w naszej rodzinie, a później się nagle okazuje, przeglądając ten słownik, który już powstał, że mniamniosz to jest coś, co my też przecież używamy. Ja jak oglądałam ten słownik i zobaczyłam wyrażenie dinożarły, wiecie, to mówię, kurczę, moja siostra przecież tak mówiła, jak była młodsza, że dinożarły, bo nie potrafiła, wiecie, wypowiedzieć dinozaury. I dla niej po prostu dinozaury przez bardzo długo były dinożarłami. A pamiętam z historii, dla jej koleżanki herbatka to była jebatka. Tak? I zawsze tak mówiła, że ona przyszła do nas pobawić się z moją siostrą i chciałoby się czegoś napić. I wtedy padało słowo z herbatką. Także pewno macie takie wyrazy w swoich, wiecie, w swoich domach, w swoim otoczeniu. W szkole, kto ponadpodstawowe, nie z dziećmi, a z dzieckami. O, z dzieckami, no, też jest coś takiego. Moje dziecki. Tak. Zdarzają się różne takie, wiecie, czasem trzeba się zastanowić, o co chodzi, ale po rozkminieniu mnie, mniosze, nagle wiemy już, o co chodzi. I teraz słuchajcie, nie dzielcie się ze mną na czacie tymi waszymi specjalnymi wyrazami, słowami, wyrażeniami, z których korzystacie, albo które gdzieś zasłyszeliście, słuchajcie, bo to też jest ważne, jak wam nic nie przychodzi teraz do głowy, bo czasem tak jest. Stworzymy sobie teraz dać psowi, no, o, mam, u nas też to było. Chciałabym, żebyśmy sobie teraz też stworzyli takie wirtualne kartki ze słownika z naszymi super słowami i chciałabym, żebyśmy dzisiaj skorzystali z takiego narzędzia, które też jest darmowe. To, co jest też ważne, nie wymaga logowania. Jedyne narzędzie, które dzisiaj Wam pokazywałam i wymagało PSOJ-u, o, no, kojarzę, które wymagało logowania, to jest Mentimeter, a pozostałe były Kotoju, to jest urocze. Dajmy PSOJ-u i Kotoju. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj właśnie stworzyli takie swoje słowniki. Każdy z nas tworzy, słuchajcie, jedną kartkę, korzystając z takiego narzędzia Whiteboard. Czy znacie może to narzędzie, czy była sytuacja, w której korzystaliście? Magda zna. Myślę, że tak, Sabi, na pewno, że możecie. Chętnie poznać. Super. To Magda może się też podzielić na czacie swoim doświadczeniem podczas korzystania z tego narzędzia. Whiteboard to jest, każdy po prostu dostaje wirtualną karteczkę i tworzymy, dokładnie, tworzy swoją ilustrację, tekst i później udostępnię Wam to, co każdy z Was zrobił. Dzięki temu zobaczymy, wiecie, zobaczymy, co nam się udało fajnego zrobić. Nie bojam się, ja się teraz nie bojam udostępnić Wam linku. Wiecie, ja sobie tutaj pozamykam pewne rzeczy, żeby mi tutaj już musicie w momencie zaczekać. Okej.
Już Wam tutaj wklejam link. Musicie chwileczkę poczekać. Boję szkolenia, boję nocy z dzieckami. Cudownie. Wrzuciłam Wam link jeszcze ponownie w razie W. Jak klikniecie sobie w ten link, po wejściu na stronę wystarczy, wiecie, kliknąć New Class i nazwać sobie po prostu jakąś klasę, dzięki czemu wygeneruje Wam się, wiecie, indywidualny link dla danego zespołu klasowego. Wrzucicie sobie tam swoje imię albo jakieś przezwisko, nick, które pozwoli Wam, wiecie, dołączyć do klasy i powstanie Wam biała karteczka. U góry będziecie mieli narzędzia typu jakiś ołówek, gumka, tekst, linie, jakieś kształty. Pod karteczką jest czarny kwadracik. Możecie sobie dowolnie zmienić kolor. Wielkość pióra też możecie zmienić i chciałabym, słuchajcie, Was poprosić o to, byście stworzyli swoją kartkę do tego słownika. Czyli piszecie to słowo, które jest, wiecie, takim waszym słowem, waszej rodziny, bądź które, wiecie, zasłyszeliście, nie bojamy się, i jakiś rysunek. Bo tak naprawdę taką pracę wykonują właśnie dzieciaki podczas warsztatów stacjonarnych. Więc my sobie też taką pracę wykonamy. Już się, słuchajcie, pojawiają pierwsze. Ja Wam tutaj chyba będę opowiadać, co się... I narysujcie. To musi być absolutnie... Wiecie, szyfrujcie, co to jest. Bojka już powstaje. Ja tutaj Wam dam chwilkę. Mazanka, to musisz narysować absolutnie tą mazankę. Kruszynka, o, ciasto drożdżowe z kruszonką, bo też bardzo lubię. Słuchajcie, dam Wam chwilę do... Ktoś, o, zaraz się dowiem, słuchajcie, co znaczy idłam. Futrzak. Jechamy, no. Tebatka. Dziękuję mi zając, cudownie. Tak, dam Wam chwilę na narysowanie. Ja jako, słuchajcie, twórca klasy widzę Waszą pracę. Nie udostępnię Wam ekranu, bo czuję, że to będzie, ale zrobię Wam, słuchajcie, zdjęcie tego, co ja widzę. I zaraz Wam tutaj pokażę, chociaż wiem, że jesteście skupieni na rysowaniu. O, zobaczcie, tu widać Wasze prace. Każdy ma swój kwadracik, prostokąt. I można obserwować. Warto też podczas pracy takiej zdalnej dać określony czas na pracę, wiecie, taką własną. Bo to tak jak ktoś z Was powiedział, że damy jakieś narzędzie i później już nikt nie wróci do prezentacji, to dobrze jest przed, wiecie, przed udostępnieniem linku wytłumaczyć zadanie i powiedzieć, że słuchajcie, będziecie mieli 5 minut na zrobienie, wiecie, tej pracy. Czasem 5 minut jest krótko, no ale ja Wam tutaj, wiecie, dam Wam takie 5 minutek. Na zaraz tutaj pracę, zaraz się idłam, to chyba, że poszłam i doszłam,
doszłam do celu. To będzie. Ach, dobra. Pełza, słuchajcie, jechamy. Kocuś, kocuś, to dobra. Tyłować mi się tutaj bardzo też spodobało. Czekam, co to znaczy tyłować. Okupować tyły? Zosia nam tutaj pewno zaraz wyjaśni, co to znaczy, słuchajcie, tyłować. Futrzak, czyli chyba jakieś słonycze, fawka, a truskawka, fawka, a to urocze jest. Mazanka, gumka do mazania, super. Meklaki, ziemniaki, słuchajcie, jak pójdę jutro po ziemniaki, to żebym nie powiedziała meklaki. Lejeń. Podejrzewam, Justyna, że to jeleń. Bojka. Dobra, bojka to chyba taki strach. No, chwilę jeszcze. Okej. O, co tu powstało? Ja tu wiecie, jak podczas webinaru są pewne nagłe wypadki. Tyłować, cofać. Ja myślałam, że okupować tyły. Idłam, bo iść. Logiczne. Hamtamy, fontanna. Moje dziecko. Jest tak, że dzieci młodsze coś opowiadają. Opowiadają, mówią, my tego nie zapisujemy i później wypada nam to, słuchajcie, z pamięci. Krzykacz, wołacz, no przecież to jest logiczne. I tak, słuchajcie, tyłować, miuta. Podekscytowany. Siedziołek, słuchajcie, stołek. I tak, słuchajcie, mogą powstać, wiecie, jak nie możemy spotkać się z dzieciakami na żywo i dać im, słuchajcie, kartek, materiałów do rysowania, to jak najbardziej właśnie można wykorzystać takie wirtualne kartki i rozdać taką wirtualną kartkę każdemu z uczestników, każdemu uczestnikowi, Goga, Gosia. Ja, jak mam na imię Mariola, to u mnie w rodzinie jest dużo dzieciaków i miał straszny problem z nimi, z mówieniem R, Mariola. To później byłam tylko Mala, Mala, ciocia Mala. Także można też imiona też fajnie przekręcić i później z tej Mali można się zrobić jakaś krzywa, wiecie, na całe życie. George, to czerwony, cudownie, słuchajcie. Pablinka, dokładnie, ja Paulina cię doskonale rozumiem. Twoje Pablinka jest długie, moja Mala jest taka krótka, ale stwierdzają, że ciocia Mala jest super i nawet jak już później potrafią mówić Mariola, to i tak przez długi czas była ciocia Mala. A później była już ciocia Mania, już stwierdzili, że moja kuzynka wymyśliła, że jestem, że może nie Mala, tylko Mania i jestem już teraz Manią po prostu wśród znajomych i przyjaciół.
bajka, lalka. O, to trochę tak jak z tym ćwiczeniem, które widzieliśmy na filmiku, gdzie był wąż czy klucz i obrazki. Co to jest? Tam był wąż i wąż ogrodowy. Flopaki. No wiadomo, zobaczcie, ile macie cudownych słów. I teraz tak naprawdę można byłoby to zilustrować i stworzyć i opublikować taki, słuchajcie, wirtualny słownik. Moje pytanie jest takie. Okej. Moje pytanie jest takie, jak wam się podobało właśnie rysowanie na takiej swojej karteczce? Jak wam się korzystało z tego narzędzia? Parę osób pisze, dam wam troszeczkę czasu. Z róży. O, dzięki Paulina, że fajne narzędzie, zobaczcie, też bardzo proste. Przez telefon, wiadomo, na telefonie z wielu narzędzi się trudniej po prostu korzysta ze względu na rozmiary. Agnieszka już korzystała, a to Agnieszka, podzielisz się przy okazji, czego korzystałaś, co tam fajnego rysowaliście bądź pisaliście. Zobaczcie, że to jest też narzędzie, które możecie właśnie wykorzystać do zbierania jakichś słów, bo można tam pisać, do rysowania, wiecie, do zbierania takich weźmiłem, zawziąłem, włączyłem, od zobaczyć, od usłyszeć. Czasem się nie da, no nawet nie czasem, po prostu nie da się rzeczy odzobaczyć i odsłyszeć, ale to są super słowa. Chciałabym coś odzobaczyć. Okej, cieszę się, że wam się to narzędzie podobało. Jak sobie je, wiecie, w tych nią prześlą, będziecie mieli do, nie do wschód. Będziecie mieli nie do mojej tablicy, którą wam udostępniłam, tylko po prostu do strony głównej whiteboard.fi i wystarczy kliknąć New Class, nadać nazwę naszej klasie. To może być tytuł warsztatów bądź jakieś zadanie, jakieś myśl, takie jakieś słowo kluczowe z tego zadania i podzielić się linkiem na czacie. Także zobaczcie, bardzo, bardzo proste narzędzie. Fajnie, że wam się podobało. Zaczekajcie. I teraz jedno też kolejne narzędzie, takie, które pozwala zobaczyć właśnie efekty pracy takiej zdalnej, zgromadzić też te prace w jednym miejscu, w taki sposób, że każdy może zobaczyć, co zostało dodane, co jest wynikiem tych warsztatów. To, co ja lubię w tym narzędziu, a tym narzędziem, słuchajcie, jest Padlet, to jedno z popularniejszych, myślę, narzędzi i też wam być może znane, ale pewno zgodzicie się, jeżeli znacie. O nie, tylko nie Padlet. Trochę tak jest, że to jest dokładnie. Wiele osób mówi, że Padlet znowu. Wszyscy korzystają. Tak, dość z edukacji troszkę tak jest, że to jest właśnie efekt edukacji zdalnej, że troszkę dość, bo w czasie edukacji zdalnej większość nauczycieli prosiła, żeby coś opublikować na Padlecie, ale Padlet tak naprawdę jest dobrym narzędziem po prostu do gromadzenia w jednym miejscu wszystkiego, wiecie, bez logowania dla użytkowników. Jest prosty, tam wiecie, i wszystko mamy w jednym miejscu. Dla mnie Padlet to jest też troszeczkę taka burza linków, gdzie mamy zgromadzone wszystko w jednym miejscu. Ja na przykład jak
Lino, tego nie znam, słuchajcie, ale to jest też kwestia przeklikania. Możesz się, Aga, podzielić linkiem, to sobie też kliknę. Ja korzystam z Padletu często, jak prowadzę warsztaty, to gromadzę tam wszystkie, wiecie, linki, materiały na warsztaty i po prostu udostępniam Padlet uczestnikom. A podczas zajęć, tak jak teraz na przykład wspierałam nauczycieli w klasach 1-3, którzy prowadzili warsztaty z programowania, oni tam gromadzili pracę dzieciaków, wiecie, w jednym miejscu. O, dzięki, ja sobie już tutaj, żeby ten link nam tutaj nie umknął. Ach, powiem wam, bez myszki. Łatwiej to chyba będzie mi wpisać. O, dzięki, Aga. Wyskoczyło mi, że coś jest niebezpieczne. A, to kojarzę. Dobra, to już kojarzę. Z nazwy nie znałam, ale jak zobaczyłam tablicę porządkową, to tak. Fajne narzędzie. Kiedyś z niego korzystałam, ale... Wiecie, czasem tak jest, że tych narzędzi jest całe mnóstwo, więc możecie sobie też skopiować link od Agnieszki i stworzyć sobie taką wirtualną tablicę korkową, do której można przypinać masę rzeczy. Jeżeli chodzi o Padlet, ja wam zaraz udostępnię. Taki, wiecie, krótki... Mi się podoba w Padlecie to, że ma bogatą szafę graficzną. Można sobie tam ją bardzo dostosować. Można stworzyć swój link, na przykład tak jak ja sobie stworzyłam padlet.com Mariola Drost, łamane przez słownik domowy. Dzięki temu też łatwiej powiedzieć, a nie jest to jakiś ciąg, wiecie, wymyślonych znaków. Każdy z was, jak sobie teraz kliknie w ten link, to powinien, słuchajcie, zobaczyć takie... Zosia już tu pisze różową, słuchajcie, bo mówię, weszłam tak kolorystycznie w cały... powstaje Oliwia, Kasia, Ewa, Ewelina... Aga, różowa tablica, do której w prawym dolnym rogu jest też taki różowa kulka z białym plusikiem, która umożliwia nam dodanie, słuchajcie, postu. Takiej karteczki. Tam właśnie można coś napisać, ale można też załadować jakiś plik bądź wrzucić jakiś link. Dla mnie to narzędzie po prostu jest proste. Wiem, że podczas edukacji zdalnej wszyscy korzystamy z Padletu w szkołach bardzo często, ale no nie ukrywajmy, jak coś jest dobre, napiszę tutaj Mariola, miała być uśmiechnięta minka, jest jakiś, tak, po prostu jest to też łatwy w korzystaniu. Wiem, że łatwo się wam korzysta, bo też znacie to narzędzie, ale też pokazuje, że jest też bardzo intuicyjne. Można tam właśnie serduszkować, tak jak ktoś zaserduszkował posta Agi. I jak możemy wykorzystać, powstała kolejna Mariola, słuchajcie. Jak możemy wykorzystać, to tworząc słownik. Jeżeli nie chcemy dzieciakom udostępniać whiteboardu, tak? Nie trzeba się logować, to też, znaczy się dla osoby, która zakłada Padlet, tak, trzeba się zalogować, założyć tam konto. W tej chwili w wersji darmowej można utworzyć takie 3 ściany, reszta jest tak jakby, tak, 3 tablic. Ja to tam mam chyba 10 tablic i nie krzyczy mi, że mam za dużo. Trzeba się logować, ale jeżeli udostępniamy to użytkownikom, uczestnikom warsztatów, to nie musi się logować. Wystarczy udostępnić w taki sposób, że każda osoba mająca link może edytować ten Padlet. I jeżeli chcemy na przykład stworzyć taki słownik,
i chcemy, żeby dzieciaki jednak zrobiły pracę plastyczną, którą niesamowicie lubią. Po prostu kartka, kredki, pisaki i w domu dać, wiecie, im 10 minut czasu na stworzenie swojej kartki, to mogą oczywiście stworzyć, a rodzic może, wiecie, zrobić zdjęcie tej kartki i wrzucić właśnie przez link, który wy im udostępnicie na czacie, bądź wcześniej wyślecie taką wiadomość mailem, co się przyda do takich warsztatów, że będziemy korzystać z takich, a z takich narzędzi. To też jest bardzo, słuchajcie, oswajające, by uczestnicy, jeżeli są to na przykład rodziny, wiedziały wcześniej, co jest na przykład potrzebne, typu na przykład kartki, długopisy, kredki, pisaki. Będziemy korzystać z takiego narzędzia, więc mogą sobie już, wiecie, od razu przetestować link, czy to działa. Niekoniecznie coś tam już robić, ale choćby, wiecie, spróbować otworzyć. To też jest bardzo oswajające. Ja jak prowadzę warsztaty zdalne, to zawsze też daję dzieciakom takie majsterkowe, wiecie, majsterkujemy sobie zdalnie. To dzieci zawsze przed warsztatami dostawały listę materiałów potrzebnych. No i już część przychodziła bardzo przygotowana, a część czegoś brakowało. Ale to też jest taki moment, kiedy dzieci są takie otwarte, mądre i one sobie szybko potrafią znaleźć wyjście z sytuacji, jak czegoś nie ma i tego, wiecie, super szukają. Także ja zobaczę, co tam się dzieje na padlecie. O, powstają jakieś rysunki, zobaczcie, mniamnioszki powstają. I też zobaczcie, to, co jest też fajne, to wy też widzicie to, co się dzieje na tym padlecie. I też sobie możecie, słuchajcie, o kredki ktoś wrzucił, proszę o serduszko, proszę bardzo, szóste. Zobaczcie, jest też właśnie to serduszko, też pokazuje jakąś interakcję, że uczestnicy warsztatów bardzo czekają na informację zwrotną. Nie tylko dzieciaki, ale każdy tak naprawdę chce usłyszeć, że o, super drzewo, ciekawe co to za, czy to jakiś wyraz mamy wymyślić do tego czarnego drzewa, czy po prostu Aneta testuje rysowanie, tak? I można tutaj zostawić komentarz i wtedy, jak pracujemy w grupie 5-10-osobowej, każdy może właśnie zostawić serduszko, zostawić komentarz, czy zna, czy nie zna. Kardzewo. Widzicie, anonimowy ktoś napisał. Można się podzielić po prostu, wiecie, swoimi wrażeniami z tej naszej twórczości. Także wiem, że Spadlet znamy, on jest obecny w edukacji, ale tak naprawdę uważam, że warto z niego po prostu korzystać. To, że wiele z osób z niego korzysta, to też jest łatwe, jeżeli chcemy prowadzić takie warsztaty dla, na przykład dla rodzin, bo dzieciaki też już wtedy znają to narzędzie. Wiedzą, jak się po prostu zachować, poruszać, co też nam, wiecie, ułatwia prowadzenie, bo nie musimy wyjaśniać wszystkiego od początku. Z takich narzędzi warto po prostu korzystać. Ja wam, słuchajcie, chciałam w ogóle pogratulować, że wytrwaliście ze mną mimo początkowych problemów technicznych. Mam nadzieję, że tych problemów technicznych nie było później i w miarę nie słyszeliście wszyscy. Chciałam wam w ogóle pogratulować chęci w ogóle dołączenia do tego programu i podjęcia też tego wyzwania, jeżeli będzie, wiecie, taka okazja, na realizację takich warsztatów, takich spotkań w wersji online'owej. Mam nadzieję, że te narzędzia, które wam pokazałam, czyli nie wiem, Mentimeter, Answer Garden, AWAP, Whiteboard, Padlet, czy w ogóle takie, wiecie, korzystanie z czatu, okażą się, słuchajcie, pomocne, nie tylko, wiecie, przy realizacji warsztatu w ramach projektu Słownik Domu
naukowy, ale też w ogóle waszej pracy, bo to też jest ważne, żeby takich narzędzi, wiecie, poszukiwać, testować. Tutaj też wrzuciły dziewczyny link do możliwości rejestracji się do programu. Bardzo, bardzo zachęcam. Ja mam takie pytanie do Was. Które narzędzie z tego, wiecie, z tych wszystkich spodobało Wam się najbardziej? Takie, wiecie, czujecie, że ojejku, to od razu bym wykorzystała. Agnieszka pisze, że Mentimeter, Padlet, Monika, Whiteboard. Parę osób pisze. Z Padletem, zobaczcie. Jak ktoś napisał, że o, Padlet, o, znowu Padlet, to teraz Padlet. Okazuje się, że Whiteboard, Answer Garden, Padlet. Zobaczcie. Także mam nadzieję, że będziecie mieli po prostu okazję wykorzystać dane narzędzie. One są wszystkie, wiecie, dość intuicyjne, jeżeli chodzi. W sieci też jest mnóstwo takich tutoriali, jak z nich korzystać, jak z nich też korzystać lepiej, bo czasem znamy narzędzie bardzo, wiecie, wiecie, tak podstawowe i czasem nie zdajemy sobie sprawy z jakichś takich super opcji dodatkowych. Chciałam Wam życzyć takiej, wiecie, wszystkiego pod roku. Będą, Sabina, będą linki, jutro dziewczyny wyślą Wam zaświadczenia i tam też zobaczycie linki, które dla Was przygotowałam. Cieszę się, Monika, że to był fantastyczny webinar. O, dziękuję Ci, Monika, to dla mnie bardzo ważne, szczególnie, że miałam problemy techniczne, ale to takie, wiecie, to też jest bardzo naturalne podczas prowadzenia warsztatów online'owych, te problemy techniczne, słuchajcie, są i będą, tego nie da się pozbyć. Życzę Wam takiej, wiecie, odwagi. Wiem, że na pewno zrealizujecie świetne, świetne zajęcia, bo w bibliotekach tylko takie są. Macie mnóstwo, mnóstwo pomysłów fajnych i skąd ten piękny turban? Turban, Sabina, to jest zwykła chusta zamotana, wiesz, tu węzeł robię, a później przeciągam i tutaj węzeł robię. Także jak włosy nie, jak włosy odmawiają posłuszeństwa, to właśnie robię sobie taki turban. Także ja Wam bardzo, bardzo dziękuję. Jeżeli macie, słuchajcie, jakiekolwiek pytania, bo to też jest ważne. Dzięki, Oliwia. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wiecie, wątpliwości, czy coś by było niejasne, bądź szukalibyście jakiegoś innego narzędzia, które mogłoby się przydać i myślicie, że ja to będę wiedzieć, bo to też warto czasem pytać, bo wiemy czasem rzeczy, o których siebie nie podejrzewamy. Podobał, teraz chciałam sobie przypomnieć ten wyraz o tym cofaniu się, ale nie pamiętam, ale zobaczę sobie na whiteboardzie, co to tam było. Tyłować, właśnie. Tyłować, muszę sobie to zaraz zapisać, słuchajcie. To śmiało, śmiało możecie do mnie napisać. Tutaj macie kontakt, to jest mój mail. mariola.drost@gmail.com. Turbanka, o, to zapisuję zaraz, słuchajcie. Turbanka. Urocza w ogóle. Ale ja nikogo, słuchajcie, nie planowałam, Dorota. Turban, dobra, super. Turbo prowadząca. O, to też fajna, fajna gra. Ja Wam tu jeszcze na czacie napiszę. O, możecie sobie skopiować. Bo to jest do mnie mail z nazwiskiem panińskim. Sydy tam jest na pewno.
więc śmiało możecie napisać, jak będziecie mieli jakieś wątpliwości, jak będziecie też czasami czegoś szukać, albo też jak będziecie mieli jakieś super narzędzie, którym będziecie się chcieli podzielić, to śmiało napiszcie. I właśnie to, co Kasia teraz napisała, ja Wam w ogóle bardzo dziękuję za taki aktywny udział, że testowaliście te narzędzia, że się też troszeczkę bawiliście i widziałam efekty pracy, bo tak naprawdę to jest niezwykle ważne podczas, wiecie, warsztatu, że widzimy, że uczestnicy, mimo że ich nie ma z nami w jednym pomieszczeniu, to pracują. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. O tak, to na żywo jak najbardziej. Gdańsk zawsze, Trójmiasto zawsze spoko, słuchajcie. Nie wiem, czy Kasia jeszcze chce coś powiedzieć, czy Ania. Odwieczne pytanie o zaświadczenie, Ania. Dobrze, że to na koniec Wam powiem, że jutro wpłynie to zaświadczenie na Wasze skrzynki mailowe. Tak, dużo Was, słuchajcie, z regionu. Cała Polska. O, Kasia chyba chce coś powiedzieć jeszcze. Wesoła grupa wsparcia. O, dobry. Widzisz, Kasia, masz już mnóstwo inspiracji, żebyśmy nie tyłowały. Kasia nie słychać. Piękny program, to prawda. Zawsze kreatywnie można spotkać się, słuchajcie, w sieci i razem coś wymyślić. By nie tyłować, słuchajcie. To będzie moje ulubione słowo. Po turbance to oddaję tutaj. Turbanka jest pierwsza. Okej. Okay. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję. Było miło Was spotkać w wersji online'owej. Ja już znikam. Tutaj Kasia chyba chce Wam coś powiedzieć. Kiwa, że tak, to ja nie chcę. Chyba nie chcę. Chyba już powiedziała wszystko. Tak, można zrobić zrzut ekranu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.